Obwód ogrodu Tiny wynosi 60 stóp. Jeśli długość ogrodu ma dwa razy tyle co szerokość, jakie są wymiary ogrodu? Narysujmy ogród Tiny. To prostokąt. Z zadania wynika, że to prostokątny ogród. Wygląda mniej więcej tak. Powiedzmy, że to szerokość. Skoro to jest szerokość, to to też będzie szerokość. Długość będzie tutaj. Wiemy, że długość jest dwa razy większa od szerokości, zatem jeśli wymiar tego wynosi w, to długość będzie miała 2w. Będzie dwukrotnością szerokości. Tutaj też będzie 2w. Jaki zatem jest obwód ogrodu? To w dodać w, dodać w, dodać w, dodać w. Obwód będzie wynosił w dodać 2w, dodać w, dodać 2w. Czyli ile? W dodać 2W to 3W, 4W, 6W, czyli będzie miał 6W to jest obwód wyrażony szerokościami. Wiemy również, że faktyczna liczbowa wartość obwodu to 60 stóp. 60 stóp. 6W obwodu musi być równe 60 stopom. Mamy więc równanie 6W równa się 60. Możemy podzielić obie strony równania przez 6, żeby zostało tylko w po lewej stronie. 6w na 6 to po prostu w. 60 na 6 równa się 10. w równa się 10. szerokość ogrodu równa się 10. Ta odległość wynosi 10. Ile będzie miała długość ogrodu? Dwa razy tyle, co szerokość, czyli 20. Długość wynosi 20. I gotowe. Wymiary ogrodu to 20 na 10 stóp.